Yo, z tej strony Burgie, witam w grze Kingdoms of Amalur: Reckoning. W ostatnim odcinku pokonaliśmy niewidzialnego człowieka o niesamowitych wręcz butach znajacza. W tym odcinku pomożemy tej bogini od tych, tak biegam w kółko, bo spróbuję jedną ręką włączyć stoper, ale uruchomiłem jakąś szaloną aplikację na telefonie i to nie jest stoper i to się uruchamia, bo jeszcze miliard reklamówek i... Okej, udało się włączyć stoper, zaraz się... Stop, restart, start, dziękuję. Przestałem biegać jak kretem. Bierzemy kolejnego questa dla gildii złodziei, czy tam podróżników. Ona nam powiedziała w ostatnim odcinku, że tym razem coś osobistego dla tego super ziomka, co zleca nam zadania od tego posągu. Grim Onwing potrzebuje pomocy. No spoko, jak mogę mu pomóc? To Grima chyba, a nie Grim. Jestem prosem. Gdzie znajdę Grima? Oprawcy, oni chcą go zabić, ratujemy go. Lecimy z misją ratunkową ratować złodzieja. O, siema laska, co możesz mi sprzedać? Oprócz tyłka. Dobra, nie. To było chamskie, wiem, wybaczcie. Co możesz mnie nauczyć, laska? Wszyscy tacy ładni są w tej grze. Trening, co możesz mnie nauczyć? Wycena. O, że droga. Że ten... A, wycena, że handel. Nie. Ale tutaj możesz ty mnie nauczyć czegoś, co mnie interesuje na pewno. Skradanie, no nie wiem. A ty jesteś też ładna? Na pewno. Oczy sumienia głupie. Dobra, ale ty, ja chcę sklep, bo ja wiem, że wy kupujecie na pewno kradzione przedmioty, bo wy jesteście gildią złodziei takową tutaj w tej grze. A, tam widzę, monety są na mini-mapie. Okej, siemano ziom. Nie, to pewnie ty. Masz super czapko na pewno ty. Sklep. Co ty masz? Co ty dla mnie masz? Napij pokusy. I don't know what is that. Wytrych to zawsze. Tutaj widzą... Że to ja ci kiedyś sprzedałem, ale sprzedawajmy. Ostrze mroz, widzicie? Kupuję to. Naszyjniki zostawmy. Na wszelki wypadek. Cholera. Białe opłatki, pokiego mi to gówno. Skąd ja tego tyle mam? Czy ja tego nie zbieram? Pajęczyna, pająka, kanera. To zostawmy, może się kiedyś do czegoś przydać. Ukradziony królewska odznaka. Może lepiej nie. To wszystko się przyda. Bo to jest do craftingu. Modity, a miałem przeczytać, bo ukradłem. I wytrychy nie. I nara. Tak, książki. To będzie w ekwipunku, nie w towarach, buli. W przedmiotach. Książki. Czytamy książki, mogą się okazać fajne. Gówno. Patologia. Zapomniałem, że te książki, które coś dają, nazywają się książka dająca to i to. Ale mniejsza. A więc ruszamy uratować jakiegoś zioma, który na... Kurczę, panie i panowie, możemy tam od razu szybko podróżować. Aha, to jest ta wielka twierdza ratunów, która zwiedziły mi, ciesząc się, że znalazłem jakąś ciekawą lokację i teraz tutaj nic nie będzie, a nie? Coś jest. Z tego nic nie będzie, choć powstanie. Co to jest? Ej, patrzcie, gnomy! Gnomowi legioniści! Wow, to było fajne. Jesteś tak niski, że cię wywróciłem, zamiast ci podrżnąć gardło. Dobra, ale ja ci... patrzcie, jaki dobry. Pierwszy raz walczę z gnomami w tej grze, wiecie? Przez skałę i... Coś pięknego. I awans po... level zawsze cieszy. Awans. A więc co możemy tutaj... Planisz, że kowalstwo, jakiś nowy, fajny perk. Możesz używać klejnotów jako części przy tworzeniu ekwipunku? A, że tych szardów tak zwanych. Może teraz stworzyć mistrzowski ekwipunek. Nie wiem, co to znaczy, ale to może być ciekawe. Dobra, finezja, siła 25. Co ja tam dawałem ciekawego? A, tak, pułapkę mrozu ulepszymy. Co mi to daje? Coś to... pułapka zadaje 40 lodowych obrażeń, 10 obrażeń od mrozu. Te. Co to za różnica? Moc. A tutaj zwiększam łańcuch piorunów.
50% szans na obrażenia, które rozprzestrzenią się między wrogami. Tej, to ja mam takie rzeczy. I to mnie bardzo interesuje, bo to posłuchajcie, jak się przytrzyma, to jest takie. Mniej więcej. Przyzwanie Fergolota, nie, znak płomienia. Taka druga, jakby mina. Lodowa zapora, wysyłasz powietrze, podmuch rozproszonych kawałków zadania na twoich wrogów, zadając obrażenia od lodu. Tej. Ale nie. Najpierw to, potem to. Mam już ten nowy super ten, prawda? Tak, czarnoksiężnika mam. Co jest po czarnoksiężniku? Ile w ogóle nam zostało? Tylko dwa zostały nam. Zaklinacz i mag cienia. Ogólnie pozdro. Nie, nie. Potwierdź. Tak, zapominam zawsze, że nie klika się escape. Co, już cię uwolniliśmy? Szybko poszło się. Nie chcę cię okradać, kretynie głupi. Chcę cię ocalić, jak to tworzyć. Ty, fajne masz na ramienniki, fajna zbrojka ogólnie. Jak dostałeś zapany? But I was ambushed by a troop of gnomish praetorians. Steal the cell key, or pick the lock and get my tools, and I can sneak out. Or you hurry. Spoko. Ogólnie quest sprowadza się do tego, żeby oprócz zabicia wszystkiego, co się rusza, coś jeszcze ukraść. Bo wiecie, gwizda złodziei. Bliska dźwignia. Oczywiście, wszędzie są te dźwignie. Ja kiedyś otworzyłem wszystkie te drzwi, ich nie zamykałem. Misja skradankowa, bo jesteśmy złodziejem. Oczywiście skradanie tu jest się bardziej dynamiczne niż w większości gier. Jeps! Pięknie. 95 doświadczenia za jednego to jest nic, ale walka z nimi nie jest wymagająca, bo widzicie. O cholera, no. Zastrane, zatruwanie. No i co, oni jakie z dupy wychodzą? Zewsząd, posłuchajcie. I oni mają taką magię jak twi, posłuchajcie, że latają w powietrzu i atakują. Niesamowite. Jolo. Wytyfy, ile was jest? Wytyfy, osaczony. Ale mam super piorun, który rozprzestrzenia się na wrogów. Ma 50% szans. Jak w końcu... Pogarda. Co się rozprzestrzenił? Rozprzestrzenił się. Co się tutaj dzieje? Ja nic nie jestem w stanie zrobić. Jednak wolałem, kiedy się skradałem. A wła, panowie i panie. Patrzcie na to, jak zrobię bambuko. No, tak miał być super uniki, ale wyszło mniej super niż myślałem. Fajne jest to nawet zatruwanie tym skokiem, ale kurczę, jak chciałem się do typa podkraść, to średnio mi pomogło. Oficjalnie zainwestowanie w te łapki lodowe było niegłupim pomysłem. Ale te ich zaklęcia, których wypuszczają po miliard na raz, które przerywają mi atak i rzucanie moich zaklęć, to jest patologia. To rumuńskie jakieś wymysły rudych ludzi. No... Nawet mój skok na... No ja pierdzielę, no! Patologia, no. To są pewne granice moje wytrzymałości. Zabiję wam rodzinę, no kurna. Jeszcze się leczycie? Oszalało was? Jestem pewny... Oj, skończyły mi się mikstury na zdrowie. Jaka patologia. Ginie od trucizny. A ty co, jesteś szybszy od światła? Jeszcze się teleportuje. No, patologia, no. No jednym słowem patologia. Ale wszyscy padli. Do kolejnych się skradam. Nie wdaję się z nimi w otwarte konfrontacje, bo oni potem wychodzą ze swoich dup nawzajem. I z jednego gnoma się robi pierdyliard gnomów. To jest oficjalnie nie fair tej. Są takie małe wypierdki, aż rzucają tymi zaklęciami jak posrańcy.
Tutaj widzę wroga. Super tajemniczy Burigi aktywowany mod. Szybkość czasu, uwaga. I mam. Zgona masz. 4800 z krytyka, z zaskoczenia. Nikt tego nie przeżyje. Klucz Centauriona. Posłuchajcie jak w rzymskiej armii. Ale mamy trudne rozproszenie. Jak się nie uda i pamiętam jak tą klątwę miałem w jednej tej misji z tą służką, to patologia. Udało się. I tutaj mistrzowskie sztylety, szmaciane buty, złote i coś tam. Właściwie to... Albo nie. Już miałem zacząć nosić, wiecie, te kryształy zbierać, bo będą ich używać potem kiedyś. A już teraz mogę nawet tych kryształów dolepszać, ale nie. Będziemy prawdziwym kowalem, bez żadnej tam wybryków natury. Jakichś kryształów do tworzenia używać. Jakiś nowa meta się bawi, jestem oldschoolowy, jakieś fajne sztylety zdobyłem? Gówno. Wrażenie przyciśnij skalu, które wystąpiły w tej grze raz. Raz. Tak, raz. No co? Ale widzicie to? Tam był jeden ziomuś! Co to ma nieskończony zasięg? No patologia, no. No, skoczyć nie mogę w nadprzestrzeni. No chodź tu, kretynie. Jeszcze jakby te obrażenia zadawało jakieś, to w ogóle byłoby fajnie, nie? No nie, nie, koniec waszego życia. Oficjalnie robię wam z dupy jesień, a oficjalnie nie mam potu, nic nie mam. Oficjalnie jestem martwy. A, udało się, teraz trzeba... Maga. Umieram. Umarłem. Ciężkie to życie ulicznego rapera, powiem wam. Trzeba się skradać bardziej niż ustawa przewiduje. Teraz jestem niewidzialny. Dobrze, jesteście głupi. Oszronione podwójne ostrza. Jeszcze raz, tym razem pewnie się nie uda i zginę. A, mistrzowskie sztylety. A, znowu to samo. Wziąłem tym razem migotliwe, coś tam. Ale okej, okay. Weź wszystko. Może ty będzie coś innego ciekawego. Auto rozproszenie. Udało się. Udało się za drugim razem i znowu to samo. Tym razem nie ma takiej opcji, że ja się dam zauważyć. No, patologia jednym słowem. A, ty chamy. Już jesteś martwy dla mnie. Ciul, widzicie? Jest jeden, a jak ona zauważy, to pfu, ze ścian wychodzą. Mówię, to jest z jego tych rozstępów na dupie. Ze zmarszczek na policzkach, wszędzie. Gnomy szalone. Przez pączkowanie się rozmnażają. Ty patrzysz w moją stronę, szaleńcze, ale ja cię tutaj zaraz dobędę. Dopadam, nie, ty tutaj... A ty jesteś ze mną. To co się skradasz? Masz moje narzędzia. Tak, oto twoje narzędzia. Dzięki młody, nieważne czy otworzyłeś cele, jak ja musiałem zadziałać kasą. Ważne, że jestem wolny. A, ja mogłem to otworzyć wytrychem. Spoko. Ty mi teraz pomagasz? A, czyli to już koniec, tak? To spoko. Chyba, że... Pomóc Karyliagen. Co ja tu... A, ja mam tu pokazane, że tu było takie, wiecie, tajemnicze przejście przeznaczenia, które ja mogłem znaleźć dzięki moim zarąbistym zdolnościom odkrywania ukrytych miejsc i przedmiotów. I miejsc, gdzie mogą być ukryte przedmioty. Boże, Jotuny, ja nie chcę z wami walczyć, was jest za dużo. Znowu, kurczę, czemu się tam nie odblokowuje możliwość szybkiej podróży? Ja muszę zasuwać
i walczyć z tymi gówniakami, co tutaj mnie atakują. No patologia w polskim rapie. Wszyscy chcą się walić po mordach. Przynajmniej zbrojkę mam fajną. I pod pachami, widzicie, wiszą na takie dwa paski, że trz, i tak lecą. Tak jak rozrzucamy swój zapach obłędny. I ludzie się trują, bo śmierdzimy, bo ten ziomuś nigdy nie użył dezodorantu. I jolo. Tak, wiem, jestem propsem. To za cim cierymciem. Ale nie wiem gdzie, mam nadzieję, że mu się uda. Fajnie. Jego oskarżenia dotyczące zawody Hierofanta są niepokojące. A to Hierofant to jest ten pomnik? Okej. Księżycowy obóz został dodany na... zostało dodane do twojej mapy. Spoko, nie mam pytań. Okej. Co? Na jakiś czas odpuścimy sobie gildię złodziei, ponieważ jest kurna na jakimś zadupiu z dupy. Ty, gdzie to jest w ogóle? Wy ty fy, ale na tej mapie zostało, przecież my zrobiliśmy raz, dwa, trzy, cztery... Jedną piątą gry? Ja! No dobra, w sumie nie narzekam, bez fajnie, ale to potem jakimi będziemy koksami, jakie będą bronie, jakie są questy jeszcze. Mamy twierdzę Helmlandu, która też jest gdzieś na jakimś kompletnym zadupiu, what else you say, coś tam. Może być tutaj, bo tutaj nawet mamy szybką podróż. Pokonajmy, robimy questy poboczne, takie zupełnie poboczne, które są tak bardzo poboczne, że to nawet nie są questy dla frakcji. To są tak zwane właśnie questy poboczne, chociaż questy dla frakcji też są poboczne, ale zwyczajnie są bardziej rozbudowane. Ktoś tu ma na mnie quest, ty masz na mnie quest, jolo, jolo, jolo. Oj, doskonale, kolejny ośmiertelnik. Nie sądzę, że powinienem... Och, dlaczego jesteś władcą domu Ballad tak nadzwyczajnie? Co? A? Nie byłbyś zainteresowany w pomocy jako giermek, prawda? To jest dość daleko poza twoją stacją do zrobienia, więc... Ale dobrze, ja napotkałem coś kłopotliwego. Nie wiem, co on do mnie mówi. Co muszę zrobić? Ja jestem królem, ziom. Moja rola związana jest z halą nominacji. Przygotowuję wizytę ambasadorów oraz dostojnych osobistości w trybale letnim. W tej chwili jest czterech przerażających lordów i dam dworu, którzy życzą sobie audiencji u wielkiego króla Tyria Trona, lecz są oni bardzo kapryśni, wymagają obsługi. Musieli wejść do chrzcicielni w procesji, ale każdy z nich ma swoją własną preferencję, nie stać mi na obraz żadnego z nich. Nie wiem, co on mi mówi, tej! Jestem w stanie ci pomóc. Wspaniale. To jedno z moich ostrzeń, których wymaga mój niepokój. Dygnitarze byli wdzięczni w ogrodach cieszących się w jego splendorach. Pozostaję tutaj, będę czekiwał na twoje porady. Albo to tłumaczenie tak bardzo zsiepałe, że po prostu na kolorowo. Albo... To, co mówi ten ziomeś, nie ma tak praktycznie sensu. A, tak już rozumiem, przynajmniej... Po angielsku jest normalnie. Tak naprawdę nie zrozumiałem też. Okej, mamy questa tutaj. Dla ciebie, siema ziom. Witam w Leku Ludo, gdzie chwalona i regulowana jest wspaniałość Font. Jestem ja Kasen, uczeń mistrza Font i steward nalewek eliksirów. I eliksirów. Też nie rozumiem trening. Co możesz mnie nauczyć? Alchemia, tak? W dupie cię mam. Szukam blablabla. No to było coś. Przedrzeźniacz z jedynym plonem Font. Oczywiście powiem ci, gdzie jest. Cóż byłoby zabawnego w odmówieniu. Ale zanim to zrobię, musisz mi coś zaoferować. Czy nie tak właśnie działacie wy, śmiertelnicy? Coś za coś? Jestem steward nalewek eliksirów. Często param się alchemią, zwłaszcza związaną z wodą i font. Z font. Musisz wypić tę miksturę. No, wybiję to. Dobrze, poznam jak działa na śmiertelników. Teraz duże łyki. O Boże, 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 ciemno przed oczami. I co, obudzę się nagi i zgwałcony. Wrowie. Nie jest źle, nie jestem nagi, spoko. I co się dzieje? Zbierz Beselotunga. Gdzie jest Beselotunga? Gdzieś tam. Okej, no to kierujmy się gdzieś tam. Bristletonch, chyba tak to się doda. Bristleton to jakiś tam język chyba, tak. Bristol, nie wiem co znaczy Bristol, ale to drugie tan. Tan, jakoś tak to się czyta, nie pamiętam, to jest język. Czy jakaś taka roślinka o nazwie Język z Brystolu.
A Bristol to jest taki kawałek papier. Wszystko się zgadza. Bristol to można w papierniczym kupić. Idziemy do papierniczego. Wytniemy z Bristolu język i quest zaliczony. To jest Bristol Tone. Kolcowy język. Aha, ale mówiłem, że język? Kolco język. Kolco język albo kolczy język. Kolco język. Ale jestem pewny, że się nazywała się język, kolcowy język, a nie kolco język. Ogrody. Okej. Gdzie teraz? Czy muszę wyjść? Nie muszę wyjść poza obszar Issa. Czy jakiegoś super królestwa Fir, większego niż kurcze Olsztyn. Te filmy się nie podobają. Takie są dziwne jakieś takie. A ten klaszczes, ach, patrzcie jaki, jaka ładna dziura po klaszcze, to patrzcie na typa, no. O, jak fajnie, potańczę do bitu, uuu. Może jeszcze poklaszczę chwilę, o, co mam coś ciekawego, jest, o, ten most mi interesuje. Ciekawe życie, ziomuś, prowadzisz, nie? O, tak, uuu. Te powietrze, uuu, wygrałem. Stałem co najdłużej, o, teraz krzyknę do tego. Wytyfy, ziomuś, co ty brałeś. Okej. Dum, 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 dum. Co ty mi dałeś, chłopie? A nie, co ty, co tu robię? Aha, ostro. Come back again. Spoko. Nie wiem po co, ale kiedyś może. Ach, dygnitarze. Porozmawiać z czterema dygnitarzami. Okej. A to ten quest, co przed chwilą dostaliśmy od tego typa, co mówił tak zrozumiale, że odpadłem. Stinking Alfar, śmierdzący Alfar, jesteśmy śmierdzący. Wio inny lord Wehenner. Dom Bolet musiał nauczyć cię dworskich manier, ale niewystarczający, by utrzymać cię z dala od przerywania. Co to jest moja miłość? A, jestem królem! Aż, musicie do mnie ładnie mówić. Z jakiego rozkazu powinnaś wyjść? Nie jestem małostkowy, ale mam swoje limity, jak każdy z nas. Wszystko co wiem, to że powinienem prowadzić formację ze względu na moją pozycję, ale indywidualne jednostki będą opierać się inaczej. Cokolwiek zrobisz, nie każ mi iść z wielkim magiem Figorentem, on śmierdzi. Jak się naprawdę czujesz? Jeśli ceniesz tę pozycję, upewnisz się, że Lord Setter nie jest załowczynią Hortwen? Znajdzie go nikczemnie, tak jak ja. Powtórz, jakie były twoje preferencje. Moje jedyne żądanie to, żeby Lord Gorentet podążał daleko za mną. On i jego smut pasują do siebie. Dziękuję za rozmowę. Tej, no... O co oni mówią? Nie jestem małostkowy, ale coś tam wytyfy. Czuję się jak w dodatku do Obliviona, Shivering Isles, czyli tak zwane po polsku drżące wyspy. Gdzie jesteśmy w świecie Shogorata, pana Boga, Mani i Demencji, który jest po co, tam co są dialogi między ludźmi, ja pierdziele. Jeśli chcecie ogarnąć grę, gdzie będziecie się dobrze bawić, ale nic nie zrozumiecie praktycznie, to polecam właśnie Obliviona z dodatkiem Shivering Isles, czy jak wolicie po polsku drżące wyspy. Gdzie facet prosi was o pomoc, ponieważ nie chce, boi się spać w domu, bo boi się, że ściany chcą go zabić. Tak. W dużym skrócie, tak wygląda ten dodatek. Może tu jest więcej questów pobocznych niż w moim domu. Synu, wymień śmieci, synu, zrób kawę, synu, zrób śniadanie. Czujesz to, czyż nie? Każdy zaznajomiony z drogami magii potrafi wykryć zanik nurtu. Jesteś jak ja, widzisz koniec. Czy to jak to się stało, czy jak to się stało w Kanie Bala? Czy Halam powiedział, że przewidział ten powolny upadek? Mam przeczucie, że tak. Koniec czego? Ogród Isy, dwór lata. Dlaczego ta kryształowa wojna może być końcem wszystkich chwil? No może. Wiem to, ponieważ jestem Nomenor, strażnik źródła, źródła wielkiej magii dwór lata. Widziałem nurt, kiedy był największy, ale nigdy nie widziałem go tak wysuszonego. Coś musi zostać zrobione, zanim całe to miasto obróci się w nicość. Pomogę ci. Ja to jestem w ogóle ziomuś i spotykam zwykłych ludzi i zawsze chcę im pomóc, jakichś randomowych. Przepływ źródła jest kontrolowany z dołu, liceum, coś tam, jednak magia, która reguluje, nie może być użyta przez każdego, śledza jest zabezpieczona przez wodny zamek. To może być otwarte tylko przez kogoś, kto niósł kropę ze wszystkich pięciu zaklętych źródeł otaczających Issa. Zabierz kropla, wtedy będzie ci dane złamać wodny zamek. Kiedy indziej? Bo na razie mam inny quest, muszę gadać z ludźmi, którzy uważają się za wielkich, a tu ja jestem królem klanu Balad, więc
Ops, YOLO. Wielka Łuczyni Horten. Jestem Wielka Łuczyni Horten, a ty nie masz prawa dostępu do Trellis. Trellis to było w Gothiku 3, paniusiu. Co się tutaj, coś tam. W jakiej kolejności należy wprowadzić? Jest ciekawie, dobrze, jestem najbardziej respektowany i najbardziej zasługuję na przywództwo. Poza tym brzydzę się nadaczyńczą Wenerem. Jak naprawdę się czujesz? Nie tylko muszę być na froncie Lorda Wojny Wenerego, ale również muszę prowadzić Lorda Setera, starego rozpustnika. Przysługuje mi prawo do jego chytrej przeszłości. Powtórz, jakie były twoje preferencje. Upewnij się, że jestem przed moim rywalem damą Wenery, to mnie uszczęśliwi. Dziękuję za rozmowę. Wenery to jest ta, którą z pierwszą gadaliśmy chyba, a ona chce być przed tamtym ziomem, ale ta chce być przed nią i przed tamtym ziomem. Czyli Setter będzie ostatni, ta będzie druga, tamta będzie trzecia i ten... A was zabawa mnie quest. A tutaj zbieram te... te źródła, wodę. A, muszę stąd wyjść, no tak. Chciałem, że Waza chce pogadać, no wiecie, no nie zdziwiłbym się, czasami Waza też jak człowiek. Waza też człowiek chce z kimś pogadać, jak tak stoicie całe życie w miejscu bez ruchu z taką wielką dziurą zamiast ciała i ze ścianami z gliny, no to każdemu chce się kiedyś zamienić kilka słów, szczególnie z takim przystojniakiem jak ja, nie? YOLO, ty jesteś ten, który będzie szedł ostatni, bo śmierdzisz. Oczekuję nowych informacji z sali nominacji, ale na pewno nie jesteś ich posłańcem. Władca domu Balat nikomu nie służy, no bo ja jestem prosem. Z jakiego rozkazu powinieneś wyjść? Rozkaz nie obchodzą mnie żadne rozkazy, obchodzą one tych, którzy nalegają na głupoty i świecidełka. Jeśli jednak jesteś osobą, która decyduje o takich rzeczach, mogę cię zapytać, czy możesz umieścić mnie za dygnitarzem wojennym Wenery? Za! Będę rozkazał wykonać swój podróż. Tak, czyli będziesz ostatni. It would be best if Coronet trails far behind Great Huntress, remember? Dziękuję za rozmowę. Czyli dobrze myślałem. A władca Gorenet, jak sama nazwa wskazuje, z władcą będzie chciał pewnie iść pierwszy i wszyscy będą zadowoleni. Okej, nie rozumiem dlaczego jako król Ballad, bo domu Ballad robię, pomagam ustalić kto jak będzie wchodził na jakąś tam audiencję, ale fuck it, quest jak quest, hajs się posypie, eksperter będzie. YOLO YOLO, taki się władca, siedzisz tutaj jak jakiś menel. Wysłali władcę Dom Balad, by mi służył? Co za forma nienaturalnej gry śmiertelników? Dlaczego tu jesteś? Jakie konieczności powinieneś wiedzieć? Ja cóż, mój staż zykutuje, że mnie, że powinienem prowadzić tą procesję, ale moja kulawa noga zabiega mi odbawienie mojego należytego miejsca. Powinienem przynieść tylnią, stworzę z tego tron triatrona, nawet jeśli będę musiał to się wczołgać. O czym ty mówisz do mnie, tej? WTF? On powiedział, że jego noga go boli, że ma być ostatni, czy jak? Czy może być pierwszy? Bo on no, może być ostatni i pierwszy, to jest bez różnicy. Czy jesteś skończony? Trawa grupa węży ech. Czyli jakikolwiek wygląd w to, jak powinienem zaprezentować ich tak, żeby nie wyciągali swoich wijących ogonów. Znam rozkazy. Dobrze, że ktoś coś robi, rób tak dalej. Uszereguj te dźwigające w plecy węże. No dobra, no to zróbmy tak. Wspaniała łowczyni. Yes. Dygnitarz wojskowy. Of course. And then? Lica hrabia. All right. I mag. Next. Yes. Excellent. That's a perfect order for these fools. Saves me. Goodbye, your grace. I co? Udało się, tak? A ja mogłem to zrobić źle? Czy raczej nie? Okej, kolejny questik. Jedna kropla, nie, bo to za dużo chodzenia. Znaleźć on nasiona, też chodzenie. Spotka się z ambasadorem Keen. Okej, gdzie jest ambasador Keen? W tej lokacji, nawet. Świetnie. Myślałem, że masz takie włosy, to masz jakiś super kołnierz przeznaczenia. Ale wiecie co, tak w sumie to następne questy porobimy już w następnym odcinku. O, poczekajcie. Na który z tego miejsca serdecznie zapraszam? Do usłyszenia. Big yo!